Przedstawiam Państwu mistrzynię gminy Myślibórz w zbieraniu podgrzybków, panią Grażynę Sługocką. Jakich grzybów pani nazbierała najwięcej? Najwięcej? Nazbierałam kani, opieniek i kozaczków. No niestety, prawdziwka mi się nie udało znaleźć, ale mam nadzieję, że na przyszły rok znajdę. Być może gdyby to było wcześniej, z 3 tygodnie temu, to na pewno by były i prawdziwki. Troszeczkę już jest za zimno i grzybków już tak dużo nie ma. Oczywiście muchomory to jest obficie w naszych lasach i innych trujących grzybów. A tych jadalnych, jak widać, nie ma tak dużo. Ale cieszę się bardzo, że choć tyle mi się udało uzbierać, no i uzyskać pierwsze miejsce w zawodach właśnie gminnych, pierwszych mistrzostw w zbieraniu podgrzybka. I wszyscy tu jesteśmy właśnie bardzo szczęśliwi, ci co wszyscy właśnie nagrody otrzymali. No i życzyłabym im wszystkim na drugi rok zbierania właśnie tych takich pełnych koszyk grzybów, które tutaj dostaliśmy. I żeby one też jak są ładnie wyglądają, żeby smacznie smakowały. Czy musiała się pani jakoś specjalnie przygotowywać do tych mistrzów? Czy pani na co dzień zbiera grzyby? Nie, tak szczerze mówiąc, uwielbiam zbierać grzyby, ale niestety czas, praca, to nie ma czasu za bardzo wychodzić do lasu, ale uwielbiam. Jeżeli jakąś każdą chwilę wolną znajdujemy z mężem, to jedziemy na grzybki. W tym roku uzbieraliśmy sporo prawdziwków, to fakt, ale to było w sierpniu. 100 prawdziwków z mężem uzbieraliśmy. 100? 100 prawdziwków. Mam zamrożone właśnie w tej chwili w zamrażarce. Są 100 prawdziwków. Uzbieraliśmy. Były bardzo, były różne. Duże, małe. No i myślę, że na drugi rok, gdy zawody te będą wcześniej właśnie, to będzie można okazać się na tych zawodach właśnie takimi pięknymi prawdziwkami, które są najlepsze, jak to sama nazwa mówi, nie prawdziwek. No właśnie, jakie grzyby pani najbardziej lubi jeść czy częstować? Nie, chodzi mi o jedzenie. Właśnie i w ogóle do najczęściej zbieranych grzybów to zbieramy właśnie prawdziwki i podgrzybki, ponieważ boję się właśnie zbierać takich innych grzybów, chociaż znam się na grzybach, ale na przykład takie jak rydze tutaj uzbierali Państwo jarmołowie, to tak bym nie ryzykowała zbierać sama, bo bym się bała, że to są trujące, nie jestem 100% pewna. Wiadomo jak kozaki, jak krawce, to też są znane typowo grzywy, to można zbierać śmiało, ale jak na przykład rydze i jakieś tu, nie wiem, grzybki nazbierali właśnie Państwo jarmołowie, których widziałam pełno teraz w lesie, ale po prostu nie wiedziałam, myślałam, że to są trujące grzybki. Także ich nie zbieraliśmy, bo byłam z wnuczkami, oczywiście pomagały mi. Tak, że po prostu nie lubię ryzykować i wolę zbierać tylko prawdziwki pod grzybki. Na czym to polega, że niektóre osoby wychodzące w las zbierają mniej grzybów, niektóre więcej? No pani wygrała. Jaki jest pani sposób na zebranie dużej ilości grzybów? Jaka powinna być ta technika, żeby tych grzybów zebrać jak najwięcej? Ja myślę po prostu, że to trzeba trafić na dobre miejsce. Po prostu czyli to jest szczęścia? To jest tak, kwestia szczęścia, przypadek, bo można iść, długo nic nie uzbierać, a można wejść w polankę, gdzie po prostu rośnie, ma dużo grzybków i można wtedy pół wiaderka nawet w jednym miejscu uzbierać. Także to nie jest jakaś zasada, nie jest taktyka, tylko po prostu szczęście. Tak myślę, tak właśnie myślę. Gratuluję serdecznie, dziękuję za rozmowę. Przypominam Państwu, że rozmawiałem z mistrzynią gminy Myślibórz w zbieraniu grzybów. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich miłośników zbierania grzybów na drugi rok. I myślę, że będzie nas tu dużo więcej, bo frekwencja nam troszeczkę nie dopisała, a myślimy, że drugi rok będzie lepszy. Tak na pewno będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bechtale dromensa. Oglądane są taboru drogi.
jesteśmy świata wybrańcami. Kurz zasypał za taborem drogi, tylko w sercu mi ten żal. Pan Robert Jarmoła został mistrzem w zbieraniu grzybów gminy Myśliwórz w kategorii mężczyzn. Pan znalazł tego jedynego prawdziwka, tak? Tak, jedynego prawdziwka. Jaki ma pan sposób? Jakie są miejsca? Gdzie trzeba szukać prawdziwków? No, przy drogach, przy drzewach takich iglastych i, no, i dębowych. A my tam, gdzie zawsze takie sucho i dobrze jest. Pan jest stąd, więc podejrzewam, że zna pan te lasy dosyć dobrze. No nie wiem, tak. Znam trochę tych lasów i tutaj chodzę często i zbieram je, to wiem. Jaka jest idealna pogoda, żeby tych grzybów zebrać najwięcej? Bo niektórzy mówią, że teraz, w tej chwili, to już jest troszeczkę za późno, bo były przymrozki. Kiedy jest najwięcej grzybów? No, wcześniej, no tak, gdzieś sierpień, wrzesień, nie? Na początku września, no wtedy są na pewno więcej jest grzybów. A teraz jest mniej, no bo to już jest późno, nie? Ale jeszcze się zdarzają grzyby. Jeszcze jak będzie tak ciepło, będzie w nocy, będą tego, to i będą grzyby w tym roku. Pani, która wygrała w kategorii kobiet, mówiła, że mimo iż zna się na grzybach, boi się spożywać niektóre gatunki. Czy pan bez obawy na przykład przygotowuje te grzyby, zjada je, częstuje swoich bliskich znajomych? No, te to zbieram, to bez obawy, nie? Wszystkie tam, bo wiem mniej więcej jak te wyglądają i są dobre i spożywam je, nie? Jeszcze skorzystam z pana fachowej wiedzy. Proszę powiedzieć, na czym to polega, bo już tam burmistrz tutaj mówił, czy pan z tym się zgadza. Na czym to polega, że kiedyś tutaj w tych lasach nie tylko tu było masy rydzów, pyszne grzyby, prawda? Większość osób bardzo lubi, a teraz prawie ich nie ma, trudno znaleźć. No nie wiem, takie są, taka może to jest aura taka jest, że powietrze może tutaj jest, może dlatego i wszystko, tak, że coraz mniej tego jest, nie? Ale zdarzają się, są. Ja też dzisiaj znalazłem chyba 8 sztuk znalazłem. Także można znaleźć, można. Pan jeszcze dostał nagrodę w kategorii zbierania śmieci, odpadów, dużo tego było. No niestety ludzie śmiecą mimo wszystko. Niestety. Przeważnie tak tam po drogach blisko asfaltu tego jest mnóstwo jest. To i tak myśmy pozbierali jeszcze mało, nie? A jeszcze tego jest mnóstwo w lesie. Także ludzie wywożą niepotrzebnie, no, a śmietisko jest blisko, to nie. Tutaj do lasu boją i wysypują na tym. Serdecznie gratuluję zwycięstwa. No i mam nadzieję do zobaczenia za rok. Tak jest, na pewno bym. Na rok będę tutaj. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.